Mówiłem o tym kiedyś w jednym z filmów. Każdy zna tę samą prawdę, a w życiu wybieramy tylko, jak ją wypaczyć. Jestem pod wrażeniem tego, co robią Lawrence i Richard. Wędrują po bardzo ciernistych ścieżkach, a za osłonę mają jedynie swoje zdolności umysłowe. Sądzę, że tych dwóch facetów, promujących naukowy pogląd na świat, robi coś bardzo wartościowego, gdyż ciekawość, chęć zrozumienia otaczającego świata jest częścią człowieczeństwa. W nauce uwielbiam to, że jest czystą wiedzą. Ta wiedza wzmacnia cię i daje wyzwolenie. Odblokowuje cię i pozbawia ograniczeń, także tych stwarzanych przez innych. Nie ma autorytetów naukowych, są eksperci. Richard wiele wie o zoologii, a o fizyce, ale nie ma takiego człowieka, z którego poglądami nie można by dyskutować. Nauka szuka prawdy. Bez rozstrzygania lepsza czy gorsza, nie pyta, czy powinienem to odkryć, ale czy mogę. I to jest problem wierzeń. One nie zmieniają faktów. Jeśli jesteś racjonalny, to fakty mogą zmienić twoje przekonania. W całej historii odkrycia były wyzwaniem dla aktualnych przekonań. Religia nie jest tu wyjątkiem. Religia jest jak każdy inny temat i wcale nie powinna być świętością. Dlaczego nie mielibyśmy móc o niej dyskutować? Sądzę, że religia powinna być otwarta na dyskusję, jak wszystko. Kiedy robi się z czegoś tabu, nawet z intencją tego obrony, nie wyjdzie to na dobre. Nie możemy uciąć dyskusji o przekonaniach, które wiodą do działań dotyczących nas wszystkich. Wszystkie bzdury, których uczono mnie o ewolucji i teorii Wielkiego Wybuchu, to kłamstwo prosto z otchłani piekła. Jest problem z etyką i moralnością. Są też ważne pytania. I to nie religie prowadzą dialog. Wprost przeciwnie, one go zabijają. Sądzę, że podążamy za ludźmi, którzy odważyli się pomyśleć o rzeczach, o których sami wcześniej nie myśleliśmy. W dzisiejszych czasach, gdy króluje nietolerancja, jestem pod wrażeniem, że ktoś podejmuje takie poszukiwania. Ci dwaj faceci upoważniają mnie do kwestionowania wszystkiego. Dawkins i Krauss o zbędności religii. Dziesięć lat temu zapytałem cię, co w twoich publicznych wypowiedziach jest ważniejsze, propagowanie nauki czy zwalczanie religii, jeśli miałbyś spośród nich wybierać. Myślę, że obie rzeczy. Zwalczanie religii brzmi negatywnie, a dla mnie to rzecz pozytywna. Nauka jest piękna, cudowna, a religia nie jest ani piękna, ani cudowna. Staje na drodze. Jest w niej wiele rzeczy nie w porządku, ale najbardziej chodzi mi o prawdę, piękno prawdy, poezję rzeczywistości, jaką jest nauka. A to, że religia jest konkurencyjnym naukowym opisem rzeczywistości, jest bardzo mętne, nudne i trywialne. Jest też błędne. I to, jak sądzę, jest nawet ważniejsze. Myślę tak samo. Chcę, by ludzie rozumieli, jak naprawdę funkcjonuje wszechświat. Nawiasem mówiąc, jest też inna sprzeczność między nauką i religią. Jeśli dowody empiryczne każą ci coś zaakceptować, a ty lekceważysz to mówiąc, mogę sobie wierzyć w te mity i bajki, to otwiera cię na wiele innych rzeczy i to nie jest niewinne. W zetknięciu ze światem realnym będziesz nieuchronnie podejmował złe decyzje. Jeśli sprawimy, że ludzie nam uwierzą, wtedy powinno być łatwiej przekonać ich, że ewolucja jest faktem. Kiedy mówisz im o dowodach na ewolucję, odpowiadają, dobra, okej, tyle samo jest na istnienie Boga. 3 miesiące wcześniej.
Dziś Richard jest w Sydney, a ja w Canberrze. W programie telewizyjnym pod nazwą Q&A będzie debatował z arcybiskupem Sydney. Ja w Canberrze będę dyskutował z grupą muzułmanów. Będziemy więc, że tak powiem, ścierać się z siłami zła w różnych miejscach. Tej poetyce nie sposób się oprzeć. O ile wiem, to spotkanie reklamowane było tylko wśród społeczności muzułmańskiej. Oprócz kilku osób, którym o tym wspominałem, tylko muzułmanie o nim wiedzą. To będzie ciekawa widownia. O, popatrzcie na to. Ciekawe. To może być dzisiejsza publiczność. Cześć, co słychać? Miło cię widzieć. Cześć. Nazywam się Uthman Badar, więc ty jesteś tym drugim mówcą, tak. Zajrzałem do sieci i nie było żadnego ogłoszenia o spotkaniu, więc ciekawe, co z tego wyjdzie. Ale mam zasadę, jeśli będzie mniej niż 5 osób, to idziemy na kawę. Nie będzie problemu? Siądę z tyłu i poczytam swoją Biblię. Bóg nie jest wielki, jak religia wszystko zatruwa. Wziąłem to dla inspiracji. Christopher zawsze mnie inspiruje. Kardynał George Pell jest najwyższym hierarchą kościoła rzymskokatolickiego w Australii. Jest arcybiskupem Sydney i niestety wiem o nim niewiele. Mówi się, że może być kandydatem na papieża. Zawsze odmawiałem debatowania z religijnymi fundamentalistami. W moim rozumieniu kardynał rzymskokatolicki nie jest fundamentalistą. Jeśli jest, to popełniłem błąd. Jestem poruszony tym, że będzie tu dyskutować tych dwóch dżentelmenów. Są nam dobrze znani, ale pozwólcie, że ich oficjalnie przedstawię, by poczuli się uhonorowani. Pomóżcie mi powitać autora książki Bóg Urojony, biologa ewolucyjnego Richarda Dawkinsa. Powitajmy też arcybiskupa Sydney, kardynała George'a Pella. Czy zgadza się pan z tym, że ludzie pochodzą od małp? Tak, prawdopodobnie od neandertalczyków, chociaż... Neandertalczyków? Prawdopodobnie. Dlaczego od nich? A kogo by pan sugerował? Neandertalczycy byli naszymi kuzynami. Nie pochodzimy od nich. Obecnymi kuzynami? Gdzie dziś znajdę Neandertalczyka, jeśli to mój kuzyn? Nie są współcześni, oni wymarli. O tym właśnie mówię. Twierdzi pan, że jeśli wymarli, to nie mogli być naszymi kuzynami? Niespecjalnie się tym przejmuję. To widać. Ignorowanie ograniczeń naukowych prowadzi do niechlujstwa i arbitralności nauki. Dobrym przykładem jest tu mechanika kwantowa. Prawa logiki wynikają z dowodów z rzeczywistości. Czy logiczne jest, że mogę przebywać w dwóch miejscach naraz? Nie, ale jeśli byłbym elektronem, to mógłbym. Rozumiem więc nawiązanie do mechaniki kwantowej. Dziś większość biologów ewolucyjnych w to nie wierzy. Nie wierzy w co? Tę surową, fundamentalistyczną tezę losowego doboru, którą pan proponuje. Nie proponuję tego i stanowczo zaprzeczam, że ewolucja to dobór losowy. Zgadzam się, że można kwestionować poglądy, ale tylko w niektórych sprawach. I tak patrzmy na różnicę między nauką i religią. Tylko wtedy możemy stwierdzić, czy przyjąć konkretne propozycje, ale nie te dotyczące najwyższych ideałów czy moralności. Czy chciałbyś podważyć moje przekonanie, że morderstwo jest złem? Czy gdyby ktokolwiek z was przestał wierzyć w Boga, to jutro zamordowałby sąsiada? Niektórzy mówią, że tak. Ewolucja to nie jest dobór losowy. A więc ma jakiś cel? Nie.
Mógłby pan wyjaśnić, co znaczy nielosowy? Pewnie. To dzieło mojego życia. Żadna idea nie powinna być chroniona przed satyrą. To bardzo ważne narzędzie. Dlaczego religia nie może być jej przedmiotem, jeśli jest nim polityka, nauka, seks i wszystkie inne obszary życia? Satyra to sposób na objaśnianie rzeczywistości. Pytanie o cel naszego istnienia to część człowieczeństwa. To pytanie niekoniecznie zasługuje na odpowiedź. Jest mnóstwo pytań, które zadają ludzie, na przykład, jakiego koloru jest zazdrość? To głupie pytanie. Pytanie po co też jest głupie. Można zapytać, jakie czynniki spowodowały, że coś zaistniało. Ale pytanie, jaki jest cel wszechświata, jest głupie. To nie ma znaczenia. Sądzę, że każdy student ma w tym momencie życia możliwość spotkania czegoś, co pozostanie w jego sercu i centrum jestestwa, czego strata pozbawiłaby go części człowieczeństwa. To wyzwolenie, które zapewnia nauka. To uświadomienie sobie, że akceptacja prawdy, akceptacja odpowiedzi przed postawieniem pytania prowadzi donikąd. Mamy naukowe wyjaśnienie, skąd się wzięliśmy i musimy teraz nadać swemu życiu własny sens. Spójrzmy więc światu w twarz i zmierzmy się z faktem, że nie będziemy tu trwać wiecznie. Musimy w pełni wykorzystać krótki czas, jaki mamy na tej planecie. Zróbmy ją tak dobrą, jak możemy i spróbujmy pozostawić ją w lepszym stanie, niż ją zastaliśmy. Życie w świecie, w którym pewne rzeczy nie mogą być kwestionowane, to życie w świecie, w którym zatrzymano myślenie. Sprawdźmy wyniki dzisiejszego głosowania. Spośród ponad 20 tysięcy głosujących, 76% odpowiedziało: nie, religia nie uczyni świata lepszym miejscem. Podziękujmy naszym specjalnym gościom, profesorowi Richardowi Dawkinsowi i kardynałowi George'owi Pellowi. Mam szczerze dość wywiadów na modłę BBC z prowadzącym przy stole z powiedzmy 5 osobami. Dwie z nich prowadzą ciekawą rozmowę, a on nagle zwraca się do trzeciej z pytaniem: a co ty o tym myślisz? To zakłóca tok rozmowy i psuje ją. A wszystko dla zachowania równowagi, czy coś w tym stylu? Po co w ogóle mamy męczyć się z prowadzącymi? Są niepotrzebni. Moja ostatnia dysputa z arcybiskupem Canterbury w Oksfordzie została zupełnie popsuta przez prowadzącego. Był filozofem i wszedł w rolę objaśniającego, a oczywiście wszystko zaciemniał. Sądzę, że rozmowy spontaniczne są znacznie ciekawsze dla publiczności.
Chyba musimy już iść. Jeśli sala ma być całkiem pełna, to zaczniemy ciut później. Tak, 3-4 minuty. Powitajmy na scenie dwóch wielkich uczonych, Richarda Dawkinsa i Lorenza Krausa. Na początek, czy ktoś z Was widział program Q&A? Byłem zdumiony. Kardynał Pell zupełnie nie rozumiał ewolucji. Zauważyłem, że właściwie to on niczego nie rozumiał. Czemu nie rozważaliście prawdziwych problemów? Myślę, że powstawanie gatunków, ich zmienność, to fascynujące zagadnienia. Czy był pierwszy człowiek? Na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste, że musiał być pierwszy człowiek, pierwszy królik i pierwszy nosorożec. Ale ludzie są ludźmi, choć ich przodkowie nimi nie byli. Jeśli cofniemy się dość daleko, to naszymi przodkami były ryby. Czy był taki moment, kiedy ostatnim rodzicom Homo erectus urodziło się pierwsze dziecko Homo sapiens? Odpowiedź brzmi nie. Nigdy nie było pierwszego człowieka. Nie było też pierwszego królika czy nosorożca, bo każdy kiedykolwiek urodzony organizm był tego samego gatunku, co jego rodzice. A także dlatego, że wszystko zachodziło stopniowo i strasznie wolno. Naszymi pradziadkami nie tylko były ryby sprzed 200 milionów lat, ale wcześniej nawet jakieś robale. Ludzie naprawdę mają trudności ze zrozumieniem, że zwierzęta zamieniają się w inne zupełnie niepostrzeżenie i nie da się tego zauważyć. To wcale nie jest paradoks. Wszystko działo się bardzo, bardzo powoli. To tak jak ze wskazówką godzinową zegarka, jej ruchu nie da się zauważyć. W pewnym okresie życia przestajemy myśleć, że jesteśmy w średnim wieku, a zaczynamy sądzić, iż jesteśmy starzy. Ale nikt nie idzie spać jako człowiek w średnim wieku, a rano budzi się i mówi: jestem stary. Mieliśmy w instytucie spotkanie, na którym próbowaliśmy dotrzeć do powstania życia i zdumiewające jest, jak się do tego zbliżyliśmy. Nie wiem, czy nie myślisz o początku twojego lub mojego życia? To ekscytujące zagadnienie. Sądzę, że nigdy nie będziemy mogli udowodnić, jak było. Ale warto wyjść z prawdopodobną teorią, o której ludzie powiedzą: jest taka prosta i elegancka, że powinna być prawdziwa. Sądzę, że trafiłeś w sedno. Chodzi o prawdopodobieństwo. Fascynuje mnie, że prawa fizyki, tak jak je teraz rozumiemy, dają nam wiarygodne podstawy, by odpowiedzieć na zdumiewające pytania. Jak coś może powstać z niczego? Jak cały złożony wszechświat mógł powstać ze wszechświata, w którym nie było nic? Żadnych cząstek, a może nawet i żadnej przestrzeni. W kosmologii zdumiewa mnie to, że zaczynamy uświadamiać sobie, iż cały złożony i wielki wszechświat mógł być wiarygodnie utworzony z niczego. Tylko tyle twierdzimy, a nazywają nas awanturnikami. Podczas debaty w Q&A próbowałem krótko wyłożyć tezę Lorenza, że coś może powstać z niczego, a publiczność tylko się roześmiała. Dla nich to był oczywisty absurd. Jak coś mogło powstać z niczego? To narusza zdrowy rozsądek, a jak już mówiłem, przez zdrowy rozsądek nie można się przebić. Jeśli wystarczałby zdrowy rozsądek, to nie potrzebowalibyśmy fizyków. Zdrowy rozsądek niezbędny był oczywiście do przetrwania. W Pleistocenie w Afryce, by przetrwać, oni musieli wiedzieć, jak upolować bawołu, jak znaleźć wodę, jak wejść na drzewo w ucieczce przed lwem. Ale dobór naturalny nigdy nie ukształtował naszych mózgów tak, aby rozumieć mechanikę kwantową czy teorię względności.
Niebywałym komplementem dla ludzkiego mózgu jest to, że co najmniej niektórzy są w stanie je zrozumieć. Naprawdę warte uwagi jest, że zaszliśmy tak daleko, ale dotknąłeś innego ważnego problemu. Nasze mózgi nie są w stanie pojąć aspektów wszechświata, których nie doświadczają bezpośrednio, gdyż jest jeszcze czynnik czasu. Myślę, że to drugi powód, dla którego koncepcja ewolucji jest trudna do przyjęcia. Widzimy tylko niewielki, może stuletni wycinek czasu. Czujemy sekundy, minuty, godziny, dni, lata i wieki. Ale problem mamy nawet z tysiącleciami. Nie umiemy ogarnąć ogromu czasu liczonego w setkach milionów lat. Wielu ludzi sądzi, że skoro nauka wielu rzeczy nie wyjaśniła, to cała wiedza nadaje się do wyrzucenia. To nieprawda. Ewolucja była. Wielki wybuch był. Jeśli podniosę i puszczę kulkę, to spadnie. Wiemy wiele rzeczy. Jedynym rozwiązaniem jest edukowanie ludzi, bo niedoinformowane społeczeństwo jest zagrożeniem dla demokracji. Dlatego wyzwaniem dla naukowców jest coraz lepsza praca, a jej wyniki pomogą ludziom podejmować decyzje. Mogą zdecydować, że nie zrobią nic w sprawie globalnego ocieplenia, ale powinni znać dowody i rozumieć fakty. To wielki przywilej żyć w XXI wieku i obserwować gwiazdy, patrzeć w mikroskop elektronowy, zaglądać do wnętrza komórki i widzieć jej cudowną złożoność. Potem uświadomić sobie, że w ciele mamy ich tryliony, a wszystkie zgodnie współpracują w tej maszynie roboczej, która umie chodzić i biegać, jeść i uprawiać seks oraz myśleć. Co za wspaniały przywilej, że każdy z nas ma w głowie organ, który zdolny jest do stworzenia modelu wszechświata. To smutne, że ten model umrze wraz ze śmiercią naszych mózgów, ale co to za przywilej przed śmiercią? Witajmy Lorenza Krausa. Doktorze Kraus, dziękuję za przybycie. Dlaczego w swojej książce musisz atakować mojego Boga? To nie ma być atak. Przez ostatnie 6 minut wyłącznie go atakowałeś. Nie, mówiłem tylko, że go nie potrzebujesz. To jest atak. Zmieniliśmy nasz pogląd na świat. Wiemy, że jest bardziej godny uwagi niż wszystko, o czym wcześniej myśleliśmy. W rzeczywistości błądzenie i zmiana poglądów są cudowne. Powinieneś kiedyś tego spróbować, to jest naprawdę super.
Jeżeli nie ma Boga, to mam pytanie, dobrze? Jeśli nie ma czegoś takiego jak Bóg, jeśli jest niczym, to czy nie może czegoś ci ofiarować? Miły początek dnia. Miley Cyrus tweetnęła moje zdjęcie i cytat o gwiazdach, ten, w którym mówię: zapomnij o Jezusie. To gwiazdy umierały, byś ty mógł się urodzić. A pod tym napisała: piękne. O rany, dostała za to mnóstwo hejtu. Faktycznie myślę, że nie zrozumieli, o co jej chodziło, bo myśleli, że piękne odnosiło się do cytatu. A całkiem jasne jest, że miała na myśli moje zdjęcie. Myślę, że zgodzimy się, iż ludzie chcą w coś wierzyć. Jak z Archiwum X. Chcą wierzyć w wierzenia. I większość ludzi wiary, mam na myśli nasze społeczeństwo, wybiera z doktryny rzeczy, które wydają im się niepoważne i odrzucają je. Papież powiedziałby, że to niesmaczne, a ja zgodziłbym się z nim. Sądzę, że jeśli nie wierzysz w niektóre rzeczy i musisz je odrzucić, to daj sobie z tym spokój w ogóle. Według mojej wiedzy w Stanach jest 535 kongresmenów. Tylko jeden z nich powiedział kiedyś, że nie wierzy w istotę wyższą. To statystycznie niemożliwe. Mam na myśli to, że pewna ich liczba musiała odebrać jakąś edukację. Wśród członków Kongresu Stanów Zjednoczonych musi być jakaś konkretna liczba niewierzących. Według mnie to prawdopodobnie ponad 200 osób. I nie mogą przyznać się do tego, więc by ich wybrano, muszą kłamać o swojej wierze. Myślę, że to prawda. W pewnym sensie warto ich o to pytać, choć trochę się z tobą nie zgodzę. Może dlatego, że żyję tu dużo dłużej. Jeśli ludzie nie wykorzystują religii do swoich celów, to ich poglądy nie powinny być sprawą publiczną, a dziennikarze nie powinni o nie pytać. Ale gdy wiara traktowana jest instrumentalnie, to staje się już domeną publiczną i dziennikarze mogą o nią pytać. Robi się częścią kampanii. Mówią: wybierz mnie, bo jestem wierzący. Sądzę, że problem jest nawet wtedy, gdy nie wykorzystują wiary w kampanii. Na jakimś blogu podałem ekstremalny przykład hipotetycznego lekarza, który nie uznaje rozmnażania drogą płciową, za to wierzy w bociana. Myślałem, że przynajmniej w tej przerysowanej sytuacji ludzie zgodzą się ze mną, iż nie warto zasięgać jego porad. Nic z tego, zostałem przykładnie sflekowany. Prywatne poglądy lekarza są jego prywatnymi poglądami. Dopóki umie wyciąć ci wyrostek i zrobić to, co powinien, to nie twoja sprawa, więc on może sobie wierzyć w bociana. I tu się nie zgadzamy, bo właśnie. Ale wiara w bociana ma związek z jego lekarską karierą. Niech będzie, że jest okulistą. Co do polityków, to sądzę, że mają prawo do prywatności. Jeśli ktoś sądzi, że seks ze zwierzętami jest okej, to nie powinniśmy go o to pytać, dopóki nie oprze na tym kampanii wyborczej. Prawo do prywatności poglądów ma sens, jeśli nie afiszujesz się z nimi, a kandydaci, nawiasem mówiąc, łącznie z Obamą, to właśnie robią. Myślę, że w takiej sytuacji poruszanie tych spraw jest uczciwe. Wspomniałeś o jednym członku Kongresu, nie wiedziałem, że jest ich tylu, który przyznał, że nie wierzy w istotę wyższą. Właśnie napisałem artykuł o badaniach psychologów w Kanadzie i Stanach.
in Canada and the United States. It's just been published. Pytali o grupy, którym ludzie najmniej ufają. Wyszło im, że są to ateiści. Prawdę mówiąc, nie tylko oni. Podobny wynik mieli gwałciciele. Ciekaw jestem, jak to skomentujesz. Dla mnie to świetne wyjaśnienie, dlaczego wielu kongresmenów kłamie w sprawach swych przekonań. Bo jeśli jesteś na równi z gwałcicielami, podejrzewam, że mieliście tu już sporo prezydentów ateistów. Tak się domyślam. Nie byłbym zaskoczony, gdyby przynajmniej Kennedy był ateistą. Gdyby ateistą był Clinton, nie zdziwiłbym się, gdyby ateistą był Obama. Ale nie mogli się do tego przyznać, bo nie zostaliby wybrani. Chciałbym zacząć kampanię, aby ustępujący prezydenci i senatorowie mówili: patrzcie, już nie będę kandydował, jestem ateistą. Cały czas byłem ateistą. Yes. Yes, that's right. Darren czeka na ciebie. Cześć. Jestem Darren Osborne. Mówi, że nie miała jeszcze tak trudnej roboty. Idziemy do innego budynku? Tak, chodźmy. Ten mikrofon działa? Nie muszę nic założyć? Oto Lawrence Krauss, witamy w One Plus One. Einstein powiedział kiedyś, że jeśli nie umiesz wytłumaczyć czegoś sześciolatkowi, to znaczy, że sam tego nie rozumiesz. Pana ostatnia książka, Wszechświat z niczego, dotyczy ważkich spraw. Jak wytłumaczy pan sześciolatkowi, że wszechświat powstał z niczego? Tak, wiem, co masz na myśli. To je krzywdzi. Mówienie dzieciom, że pójdą do piekła, jest na pewno wbrew wszelkim zasadom i niegodziwe, to znaczy jest złem. Ale ja nic podobnego nie robię. Wszystko, co mogę im powiedzieć, to żeby same myślały, poznały fakty. Nie mówię, to jest twoja droga, wierz w to albo tamto. To śmieszne, ale sześciolatki są często znacznie mniej zaszumione niż dorośli. Łatwiej jest je przekonać, że nic nie jest dokładnie takie, jak im się wydaje. Jest trochę inne. To prawa fizyki mówią, że nawet pusta przestrzeń jest ciekawsza, niż myśleliśmy. Pustka jest gotującym się naparem, który buzuje w każdej sekundzie. A najdziwniejsze jest to, że się o tym dowiedzieliśmy. Nawet malutki fragment przestrzeni, z którego usuniemy wszystkie cząstki, całe promieniowanie i wszystko inne, wciąż ma jakąś wagę, a my nie wiemy dlaczego. Dziękuję za udział w programie. Dziękuję, to była przyjemność. Co za obrzydliwa idea. Mam na myśli to, że aby komuś wybaczyć, trzeba mieć kozła ofiarnego. Torturowany i zabity syn, bo nie ma innego sposobu przebaczenia. Nie ma wybaczenia bez ukarania, przelania krwi. To przerażająca, starożytna idea. W szczególnym przypadku dotyczyła grzechu pierworodnego, popełnionego przez Adama, który, jak teraz wiemy, nigdy nie istniał. No i ten niedorzeczny pomysł, że Jezus został złożony w ofierze. Uśmiercono go jak kozła ofiarnego za grzech nieistniejącego przodka.
Wpuścił mnie facet, który gadał na zewnątrz przez telefon. Cześć. Fajnie, że ktoś się pojawił. Miło znów cię widzieć. Za 26 ósma. Nasz gość, Lawrence Krauss, jest autorem książki Wszechświat z niczego. Twierdzisz, że wszechświat jest coraz dziwniejszy. Czy dokonujemy właśnie przełomu, a rzeczy nabierają innego sensu? To, co robisz, poważnie martwi niektórych ludzi, a innych inspiruje do powrotu do własnych przekonań. Czy chciałbyś ezoterycznej akademickiej debaty? Nie, nie ezoterycznej. To są wielkie rzeczy i wszyscy powinni o nich rozmawiać. To jedna z piękniejszych idei w dziejach. Martwi kogoś? Jak wiedza o rzeczywistym funkcjonowaniu wszechświata może ludzi martwić? To wstyd, że tak jest. Zamiast mieć poczucie zagrożenia siebie lub religii odkryciami nauki, trzeba zdać sobie sprawę, że powinniśmy dopasować swoje przekonania do rzeczywistych faktów, a nie odwrotnie. A z faktu, że możemy teraz stawiać pytania i zbliżać się do odpowiedzi na nie, powinniśmy czerpać radość. Nie mamy jasnych odpowiedzi. W swojej książce nie próbuję takich udzielać. Mówię o tym, co prawdopodobne, a to, że uczymy się i coraz bardziej zbliżamy do odpowiedzi na zasadnicze pytania, powinno cieszyć wszystkich. Ludzie nie powinni bać się nauki. Nie, wszystko w porządku. Dziękuję bardzo. Miło było rozmawiać. Do widzenia. Jak zawsze, miło się z tobą rozmawiało. Wzajemnie, dzięki. To najfajniejsza rzecz, jaką widziałem ostatnio w czytelni. Nie, to nie są puchatki. Mogę? Czy to puchatek? Profesorze Dawkins, jak pan widzi, lub raczej chciałby widzieć przyszłość ateizmu w sferze publicznej? Mam nadzieję, że stanie się niepotrzebny. Nie nazywamy się aturystami, azeusistami czy akrasnoludkowcami, bo to nie jest konieczne. Mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, gdy nikt już nie będzie wierzył w Jahwe, tak jak teraz nie wierzy się w Thora i Jowisza. Są pewne oznaki, że lobby religijne jest coraz bardziej zdesperowane i rośnie ilość jadu i trucizn, którymi walczą. Myślę, że to może być początek agonii, a ranne zwierzę w agonii próbuje kąsać. Przepraszam, czy mogą się panowie na chwilę uciszyć? Miło widzieć postawnych młodzieńców broniących swojej religii, ale zapytam, gdzie są wasze kobiety? Gdzie są kobiety? Gdzie są kobiety? Na polu. Na polu. Follow me down, follow me down.
demonstracja pokazuje, jakie powinno być świeckie społeczeństwo. Nikt nie wyklucza ludzi religijnych. Mamy tu tylko różne punkty widzenia. To z pewnością ekscytujące, naprawdę ekscytujące. Wyjdź, rób swoje i tego się trzymaj. Zyskaliśmy wielu świetnych przyjaciół. Fantastyczni ludzie. Rozmawiałem z różnymi ludźmi. Siadasz przy kimś i zaczynasz rozmowę bez żadnych problemów. Nie spotkałem bardziej przyjaznego towarzystwa. Obecny tu mój przyjaciel Richard Dawkins zechciał napisać posłowie do mojej książki, a w nim zawarł cudowne porównanie. Przed Darwinem życie było cudem. Nie mogliście zadać pytania, skąd się wzięła różnorodność życia. To był cud. Taki był projekt. A Darwin pokazał proste prawa biologii. To mutacje i dobór naturalny dały bogactwo i różnorodność życia bez cudu. Czy udowodnił to wtedy? Nie. Ale to było prawdopodobne. A po 150 latach dowody mamy. Teraz robimy następny krok. Czy wiemy, jak powstały pierwsze formy życia? Nie. Ale biochemia i genetyka dały podstawy do wnioskowania, że jest prawdopodobieństwo, iż chemia w naturalny sposób przekształciła się w biologię. Czy to wiemy? Nie, ale jest to prawdopodobne i dlatego warte uwagi. Cud nie jest potrzebny. To samo dotyczy wszechświata. Na kluczowe pytanie, ostatni bastion Boga, dlaczego jest coś, a nie nic, powiedzmy, nie potrzebujemy cudu. Jeśli faktycznie wszechświat zaistniał, a przestrzeń i czas zostały stworzone w momencie jego powstania i razem z prawami fizyki, to znaczy, że jest obiekt większy niż wszechświat. W fizyce nazywamy go wieloświatem. W takim razie może być więcej wszechświatów. Z perspektywy filozoficznej ludzie mają problem ze wszechświatem, który miał początek. Dlatego wymyślili Boga. Chcieli mieć coś wiecznego zamiast przyczyny i początku jest religia lub teologia. Zwracam uwagę, że wieloświat odgrywa obecnie rolę inicjatora. Z filozoficznego punktu widzenia może być wieczny i oczywiście ponad naszym wszechświatem. Często debatowałem z chrześcijańskimi apologetami, którzy mówili: wymyśliłeś wieloświat, bo nie lubisz Boga. To prawda, nie lubię Go. Ale zwracam uwagę, że wieloświat został zaproponowany, ponieważ doprowadziły nas do tego prawa fizyki. Nawet nie lubię multiświata, ale jeśli natura i prawa fizyki mówią, że coś w tym jest, to muszę jakoś z tym żyć. Podsumowując, powiedziałem dziś, że wszechświat powstał z niczego. Co ważniejsze, stwierdziłem, że dużo mniej znaczycie niż myśleliście. I to powinniście dziś docenić. Ludzie mówią, że nauka odbiera i duchowe spełnienie, i cuda, i obawy, i szczęście. Zamiast tego powinniście być szczęśliwi, że mało znaczycie, ale zostaliście obdarzeni przez ewolucję świadomością i inteligencją, i że możecie zadawać pytania. Więc zamiast wpadać w depresję i poszukiwać idei ponad swoim światem, twórzcie własne idee i cieszcie się tą krótką chwilą pod słońcem. Problemem jest, że większość ludzi przez większość czasu jest zdesperowana, by wierzyć w śmieszne i rygorystyczne idee tylko z powodów emocjonalnych. A rzadko mówi się, że prawdziwą obawą jest śmierć. Kiedy opowiadamy się za nauczaniem ewolucji w szkołach, faktycznie chcemy opowiadać o śmierci. Sądzę, że osoby religijne kontestują ewolucję, bo jeśli ich święte księgi mylą się co do naszego pochodzenia, to równie dobrze mogą mylić się co do naszych losów po śmierci. Byłych muzułmanów, jak ja, żyje w Europie i Ameryce Północnej wielu. Wygłaszamy prelekcje, piszemy artykuły i książki i komunikujemy się ze sobą. Słowo niewierna było epitetem, zniewagą, którą obrzucano mnie wielokrotnie w rodzinie i gronie dawnych muzułmańskich przyjaciół. Teraz noszę tę etykietę z dumą i radością.
Żyjemy w epoce zupełnie nowej dla religii. Przez tysiąclecia nie musiały obawiać się trzutki domagającej się informacji o własnej i innych religiach. Religie ewoluowały kulturowo w świecie łatwej do podtrzymania ignorancji. Ale obecna dostępność informacji, możliwa dzięki technologii, telefonom komórkowym, internetowi i całej reszcie, jest pierwszą od tysiącleci naprawdę drastyczną zmianą w środowisku epistemologicznym, której religie muszą stawić czoło. Dziękuję za uwagę. Dla wielu znaczy dużo więcej niż biolog ewolucyjny. Jest mistrzem nauki i rozsądku. Wielu na całym świecie przekonał, że można ujawnić się jako ateista. Zapraszamy na scenę ostatniego mówcę drugiego dnia Światowej Konwencji Ateistów Richarda Dawkinsa. Chcę odzyskać inteligentny projekt. Chcę odzyskać inne zawłaszczone słowa. Może jak feministki, które głoszą odzyskajmy noc, powinniśmy przywrócić znaczenie inteligentnego projektu w jego właściwym sensie. Odzyskajmy moralność. Przeprojektujmy ją, zamiast dowiadywać się, co jest dobre, a co złe z księgi mającej 3000 lat. Religia zawłaszczyła moralność na tysiąclecia. Odzyskajmy ją i inteligentnie zaprojektujmy. Zamiast dyktatu księży i mułów, raczej inteligentnie zaprojektujmy nasze życie. Zaprojektujmy użycie daru przewidywania, którego nie mielibyśmy, gdyby mózg ludzki nie wyewoluował. Zdolność do projektowania to jedna z kluczowych cech naszego gatunku. Mosty, samoloty, budynki, zmyślne urządzenia. Istotą projektowania we właściwym jego sensie jest rozważna dalekowzroczność. Projektanci sięgają do przyszłości i widzą możliwe błędy, dostrzegają pułapki, wypróbowują rzeczy w wyobraźni, a wszystko to jest patrzeniem w przyszłość, czego ewolucja nie potrafi. I to wywołuje istotne nieporozumienia. Ludzie przywykli do tego, że dobór naturalny dał dobre projekty, więc uważają, że ewolucja musi umieć sięgać w przyszłość. Na przykład przez podejmowanie działań ku ochronie zanikających gatunków. Nic z tego. Natura nie planuje na przyszłość. To mózg ludzki. Możemy przyglądać się trendom i ekstrapolować je na przyszłość. Możemy przewidywać możliwe scenariusze zagłady naszego gatunku i podejmować kroki, by jej zapobiec. Ile osób trzeba zabić, by być mordercą? Wystarczy jedno. Ile kłamstw potrzeba, by zostać kłamcą? Wystarczy jedno. Ile osób Bóg zabił w Biblii? Biblia mówi, nie wzywaj imienia Boga nadaremno. Pieprzyć Boga, pieprzyć Jezusa, pieprzyć Jahwe. Śmieszy mnie, że nie jesteście tu z imionami Allaha lub Mahometa na ustach, a Jezus jest w każdym zdaniu. Czy wiecie, że macie sumienie? Jest w tym słowie wyraz umienie, czyli wiedza. A wy używacie imienia mego Zbawiciela Jezusa Chrystusa nie na podstawie wiedzy, lecz intuicji, a to jest złe, bo On urodził się dla waszych grzesznych serc. Nie jesteście po prostu ateistami, jesteście kłamcami.
Sądzę, że w komunikowaniu się najważniejsze są emocje. Nauka nakręca nas, nauka to frajda. Nauka nas pobudza. Nie porozumiecie się, gdy nie jesteście podekscytowani. Nauka tak mnie fascynuje, że chcę ludziom o tym powiedzieć. Carl Sagan powiedział, gdy jesteś zakochany, chcesz o tym powiedzieć całemu światu. Oznajmił, jestem zakochany w nauce i muszę to światu powiedzieć. Ale nie wolno pozostać z myślą, że nauka to tylko zabawa. Nauka to charówka. Nie jest to zabawa w tym sensie, że jest luźno i można się obijać. To charówka, ale nauka jest jej warta. Nie wiem, czy wiesz, że patronem Królewskiego Towarzystwa Naukowego jest Święty Andrzej. Święty Andrzej? Dlaczego nie niewierny Tomasz? Byłby właściwym patronem dla nauki. Byłby doskonały. Na tym polega nauka. Dla mnie to wszystko jest spuścizną nowoczesnej cywilizacji. To dziedzictwo powinno być chronione i jak najszerzej rozpowszechniane, a jest obiektem ataku. Historię nowoczesnej nauki widzę jako oderwanie się od mądrości starych ksiąg i sięgnięcie do obserwacji i doświadczeń. Jest śliczna historyjka o Galileuszu, który swojemu gościowi pokazał przez teleskop coś, co było sprzeczne z jego poglądami. Gość podsumował to tak. Panie Galileuszu, pana pokaz jest tak przekonujący, że gdyby Arystoteles nie twierdził czegoś wprost przeciwnego, to bym panu uwierzył. Świetne. W pewnym sensie to zaskakujące, że mawiają o nas jako butnych facetach kreujących swoje ważniactwo. Że nasza wiedza i sposób życia to metoda budowania znaczenia. Ludzie wydają się nie widzieć, że nasz wszechświat jest ciut bardziej arogancki. Tak, jest niewiarygodnie arogancki. To bardzo efektywne i ożywcze, że im mniej ważni stajemy się lub jesteśmy, my, tym ważniejsza robi się nauka, która potwierdza istnienie wszechświata, czy nam się to podoba, czy nie. To rodzaj kosmicznej pokory. Jest przeciwieństwem tego, o co nas się często oskarża. To nauka odpowiedzialna jest za tę słuszną pokorę ludzkości i to jest nowa rzecz. Pamiętam jak dziś dyskusję, w której po raz pierwszy nie zgodziliśmy się. Powiedziałem, że jeśli próbujesz przekonać ludzi do swoich racji, to nigdy nie mów im, że wszystko, w co wierzą, to nieprawda, a oni są głupi. Lepiej spróbować ustalić i wejść w ich położenie. Sam zostałem kiedyś przekonany przez osobę mówiącą mi, że wszystko, w co wierzę, to śmieci. Jako student byłem pod wpływem starego francuskiego teologa, Teilharda de Chardena, autora książki Fenomen Człowieka. To pretensjonalny bełkot, ale ogłupił mnie wtedy. Ale przeczytałem świetną recenzję Petera Medawara, która prawie na pewno jest najlepszą w historii krytyczną recenzją książki. A ta kompletnie mną zachwiała i odwróciła mój pogląd. Powiedziałem sobie, chwila, obrażasz moją inteligencję, a potem, tak, może obrażasz, ale zasłużyłem na to. Choć jest wiele teorii sformułowanych pedagogicznie, jedynym sposobem zachęcania ludzi do nauki jest punktowanie ich błędnych poglądów. Robię tak zawsze w fizyce. Wiesz, jak uczą się dzieci. Piszesz na tablicy, a one wpuszczają to jednym uchem, a drugim wypuszczają. Ale jeśli poznasz ich pogląd i natychmiast wykażesz im, że jest błędny, zapamiętają to.
W ostatni weekend w National Mall w Waszyngtonie odbył się zlot rozsądku. To zapowiadane jako największe w historii zgromadzenie ruchów świeckich według ocen służb skupiło ponad 30 tysięcy osób. Pomimo deszczu uczestnicy godzinami czekali na mówców Lorenza Krausa, Richarda Dawkinsa i Adama Savage'a. Na tym największym zjeździe ateistów, humanistów, sekularystów, wolnomyślicieli i sceptyków musimy zadać sobie pytanie, co to naprawdę oznacza. Nazywam się David Silverman, jestem prezesem Związku Amerykańskich Ateistów. Witam wszystkich na największym zlocie ateistów w historii. Nie wierzę w Boga i mam dwa dowody. Pierwszy, Boże, jeśli istniejesz, przybądź tu do nas, czekamy w Waszyngtonie. Jeśli jesteś, to teraz jest dobra pora. Fox News będzie zachwycona. Tylko przyjdź i powiedz cześć. Jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w to życie. Jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w moralność. Jeśli robisz coś dla nagrody albo by ukarać, to nie masz moralności. Sprawmy, by krępowali się mówić źle o ateistach, tak jak krępują się powiedzieć coś złego o mormonach. Mormonach. Mamusi, sama Pan Bóg wyleczył kiedyś zaćmę. Nie przypuszczałem nigdy, że to jest takie łatwe. Do jakiejś słusznej wersji, nie mniej słusznego Boga, wystarczy się pomodlić i zaraz zniknie trwoga. Gdy zrobisz to właściwie, bez przerw i bez zakłóceń, to Bóg wyleczy oczko kolejnej białej suce. Rządzi nimi strach. To nie jest w moim ani waszym stylu. Nadszedł czas, gdy dorośliśmy. Zamiast cofać się do XIV wieku, powinniśmy uczcić XXI, mówiąc Fini, wierzę w zajadłą, kapryśną, okrutną, podstępną, ludobójczą, homofobiczną, mizoginiczną, rasistowską, mściwą i pełną przemocy tyranię. Ludzie, profesor Richard Dawkins. Co za wspaniały i inspirujący widok. Spodziewałem się tego przy ładnej pogodzie, ale w deszczu? Czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Czemu musimy robić zlot rozsądku? A czemu inni robią zloty przeciw rozsądkowi? Często oskarżany jestem o pogardę i poniżanie ludzi religijnych. Nie poniżam ich. Podważam to, za czym się opowiadają. W tym kraju było zbyt wielu zastraszonych ludzi, którzy nie ujawniali, że są ateistami, sekularystami lub agnostykami. Jest nas dużo więcej, niż ktokolwiek sądzi. W rozmowie z osobą uważającą się za religijną, zadajcie pytanie, naprawdę wierzysz, że pobłogosławiony przez księdza opłatek zmienia się w ciało Chrystusa? Na serio wierzysz w to? Nie wchodźcie w konwencję, że jesteśmy zbyt uprzejmi, by mówić o religii. Temat religii nie jest tabu, nie ma tu ograniczeń. Religia stawia twierdzenia o wszechświecie, które muszą być udowodnione. Powinny być kwestionowane i, jeśli trzeba, z wzgardą wyśmiewane.
Mogę zrobić sobie z tobą fotkę? Widziałem pana w telewizji. Mogę uścisnąć panu dłoń? Mogę uścisnąć dłoń? Pana książka rozpoczęła moją drogę do ateizmu. Nie jest jak naleśnik, jest jak przestrzeń, w której żyjesz, gdzie osie X, Y i Z pozostają prostopadłe, a światło wędruje po liniach prostych. Cześć wszystkim, to zaszczyt przemawiać do zlotu rozsądku. Jeśli spojrzycie na listę osób, które deklarowały swój ateizm lub publicznie twierdziły, że religia to brednie, to spęczniejecie z dumy, że jesteście tu dzisiaj. Powiedzmy wszystkim, że mogą przestać się bać i wyjść już z klozetu, bo jesteśmy tu, by uścisnąć ich i wspierać w tej zdumiewającej społeczności niewierzących. To, że różne systemy religijne mają monopol na moralność i patriotyzm, jest złe. Jesteśmy moralnymi i prawymi Amerykanami. Nie potrzebujemy Boga, by tego dowieść. Wyjdźcie z ukrycia i dołączcie do nas. Po analizie empirycznej i rozmyślaniach stwierdziłem, że ktoś nade mną czuwa, wie, co myślę o różnych rzeczach, przebacza, jeśli zrobię mniej niż powinienem, daje mi siłę znieść więcej niż myślałem. Wierzę, że wie o wszystkim, co robię i myślę, a w dodatku mnie kocha. Po dokładnym rozważeniu doszedłem do wniosku, że tym kimś jestem ja. Immanuel Kant pytał, czym jest oświecenie, i odpowiedział to sapere aude, odważ się myśleć. Era rozsądku zaczyna się, gdy ludzie oczyszczają się nie z grzechu pierworodnego, a z pierworodnej ignorancji i zależności od autorytetów. Nigdy więcej. Ludzie, pora na lekcję. Autor bestsellera Wszechświat z niczego. Powitajmy fizyka doktora Lorenza Krausa. Jak już tu wspomniano, kilka lat temu mój przyjaciel Richard Dawkins poprosił mnie o wykład na spotkaniu pod nazwą Wszechświat z niczego. Dziś chcę powiedzieć o czymś, co jest równie prawdopodobne, ale dużo bardziej tragiczne. Jak z czegoś zrobić nic. Zdarzało się to wiele razy w historii. Tak było w średniowieczu, gdy dogmaty religijne wyparły światłe myśli Greków. W skali globalnej wszystkie one zostały zapomniane. Tak było w XI wieku w świecie arabskim, gdy centrum kultury i matematyki stało się ekonomiczną i intelektualną pustynią z powodu islamskiego fundamentalizmu. I tak może się stać dziś, ale XXI wiek stawia nam wyzwania, jakich nigdy nie było. Globalne zmiany klimatu, przeludnienie, kryzys energetyczny i wreszcie potrzeba edukacji i zatrzymania zniewolenia kobiet na świecie. Ponad 60 lat temu, po zrzuceniu pierwszej bomby atomowej, Einstein powiedział, że gdy wszystko się zmieniło, musimy ocalić nasze myślenie. Jeśli nie zmienimy sposobu myślenia, jeśli nie będziemy gotowi na otwartą dyskusję i politykę społeczną opartą na rzeczywistości, możemy ten pod wieloma względami wspaniały świat obrócić w nic. I wszyscy musimy być pewni, że tak się nie stanie. Dwudziestego 4 marca 2012 roku ponad 30 tysięcy wolnomyślicieli, sekularystów, ateistów i sceptyków przybyło do Waszyngtonu na pierwszy w historii zlot rozsądku. Nie został on zauważony przez żaden z serwisów informacyjnych głównych sieci. Lawrence Krauss jest dyrektorem projektu Origins Uniwersytetu Stanowego w Arizonie, gdzie jest też profesorem w Szkole Badań nad Ziemią i Kosmosem.
W roku 2008 został członkiem Prezydenckiego Komitetu Polityki Naukowej, a ostatnio Narodowa Rada Nauki przyznała mu nagrodę za popularyzowanie nauki. Mieszka w Phoenix i często pisze dla gazet i innych ogólnokrajowych mediów. W roku 2008 Richard Dawkins odszedł na emeryturę ze stanowiska profesora w dziedzinie upowszechniania nauki. Jest emerytowanym członkiem oksfordzkiego New College i założycielem Fundacji na rzecz Rozsądku i Nauki, która promuje naukę i wartości świeckie. Łącznie sprzedali miliony swoich książek, które pomogły obecnemu pokoleniu otworzyć oczy na zalety nauki i rozsądku oraz ich przewagę nad wiarą. Widzę wasz problem i wiem, że nie chcecie mieć życia opartego na urojeniach. Trudno trzymać się rzeczywistości w świecie opartym na fałszu. Musicie nie tylko manifestować swoje przekonania, ale umieć powiedzieć, że błądziliście, bo byliście przez całe życie oszukiwani. Bez tego nie będziecie znaczyć nic. Idzie nie o to, że oni nie mają prawa wierzyć. Sądzę, że każdy może wierzyć w cokolwiek. Oni też mają prawo wierzyć w cokolwiek. Ale ja mam prawo oceniać ich wierzenie jako śmieszne. Spotkałem na Twitterze ludzi piszących coś takiego. Każdy ma prawo do własnej opinii, więc siedź cicho ze swoim ateizmem. Śliczne, to jest to. Podsumowali za mnie. Dobra robota. Grałam w filmie Scenę w sądzie. Nad sędzią był napis Bogu ufamy. Powinnam już to wiedzieć, bo widziałam serial sądowy Żona idealna. Wciąż w to nie wierzę. To nie do wiary, że w 2012 roku mamy to w sądach. Tych poglądów nie podzielają wszyscy Amerykanie. Religijne opowieści powtarzane są przez stulecia, a nauka zawsze mówi coś nowego. Dla ludzi wierzących trudny do zrozumienia jest fakt, że nauka jest czymś dużo szerszym od religii. Nie rozumieją, że zaczęła się nie 6 tysięcy lat temu, a 4 czy 5 miliardów lat wcześniej. Jest w niej naprawdę dużo więcej informacji. Jako książka, jeśli istniałaby taka, byłaby dużo grubsza. Oczywiście robiono blokady dla naukowego rozumienia rzeczywistości. Widzieliśmy to w wielu religiach, nie tylko w Stanach. Sądzę, że promowanie tego typu działalności stanowi wielką wartość. Ludzie lubią naukę z jednego powodu, wyjaśnia fizyczny świat. Czym to wszystko jest? Czy to ostatnie słowo o rzeczywistości i świecie? Nie wiem, ale jeśli nie ostatnie, to co najmniej najlepsze. W naszej coraz bardziej złożonej naukowej i technologicznej cywilizacji wiele problemów politycznych wymaga wiedzy naukowej. Jak zatem społeczeństwo ma sprawować demokratyczną kontrolę nad władzą, jeśli nie rozumie nauki? Sądzę, że szerzenie pronaukowych poglądów we współczesnym świecie jest bardzo ważne. Co złego może być w promowaniu wiedzy i oświecenia? To może być tylko dobre. Jeśli nie przyjmujesz, że nauka jest obiektywnym punktem, od którego możemy zacząć, punktem, w którym oderwiemy się od zakłóceń i zajmiemy się tym, co możemy obserwować, jeśli nie sądzisz, że to dobry punkt wyjścia do dyskusji, to od czego mielibyśmy zacząć? Możemy zacząć tak. Moje obserwacje wskazują, że geje są tacy jak ja, kochają się nawzajem, albo że kobiety są mądre. Magia zabija dyskusję. Ubiegłego lata byłam pierwszy raz w Izraelu. Ludzie mówili: jak pojedziesz tam, to zmienisz się na zawsze, poczujesz się doń przywiązana. A ja nic takiego nie poczułam. Byłam i już. Przy ścianie płaczu było mnóstwo miejsca dla mężczyzn, a niewiele dla kobiet. Mówili mi: zakryj łydki i górę, bo obrzucą cię kamieniami. Rozumiecie to? Poczułam się, jakby mi powiedziano: pieprze cię. To właśnie poczułam. Wcale nie poczułam się przywiązana, bo nie traktowano mnie na równi.
To sprawa reguł, arbitralnych reguł. Jeśli dał mi wolną wolę, to dlaczego za korzystanie z niej posyła mnie do piekła? Wyroki jego są niezbadane. Co znaczy niezbadane? To filozoficzny odpowiednik ucieczki. Niezbadane? To dziwne. Jaka jest różnica pomiędzy Bogiem działającym losowo, a jego brakiem? To wszystko. Ludzie sami nie wierzą w mity, które wymyślają. Byłem na wielu pogrzebach, gdzie ksiądz mówił o życiu wiecznym, a obecni rzewnie płakali. Nie sądzą, że naprawdę spotkają bliskich za jakiś czas. Z drugiej strony, gdy ludzie na Kei widzą Queen Mary, wypływającą z Nowego Jorku, to nie płaczą, bo wiedzą, że zobaczą bliskich za jakiś czas. Na pogrzebach jest zupełnie inaczej, choć powinno być tak samo. Sądzę, że mity są jak trochę. Wielu ludzi woli raczej łyknąć pigułkę mitu, po której jest im miło, przytulnie, ciepło i miękko, niż przyjrzeć się, czym faktycznie jest świat. Bo on jest zbyt duży. Sądzę, że w tym świecie czy wszechświecie, który jest tak wielki, wspaniałe jest właśnie to, że on jest taki wielki i to jest super. Wcześniej chrześcijanie byli przez Rzymian nazywani ateistami, bo nie wierzyli we wszystkich bogów. To świetne. Mam na myśli to, że ateizm to faktycznie wiara w jednego Boga mniej niż ty. Wszystkie działania edukacyjne mające sprawić, by ludzie nie musieli polegać na bzdurach, są prawdopodobnie bezcelowe. Ludziom powinno się zaoferować alternatywny sposób patrzenia na świat, bo skąd mieliby się o nim dowiedzieć? Nie można nauczyć kogoś, kto już swoje wie. Jeśli jesteś tak przywiązany do swoich poglądów, że przestajesz słuchać w obawie przed ich podważeniem lub wstrząsem, to jesteś jak trup. Większości uczonych nie zależy na tym, by ich prace stawały na forum publicznym. Ale gdy już staniesz przed oponentami, to stawiasz sobie pytanie, czy przekonam kogoś w tej debacie, czy będziemy tylko grzmocić się po głowach kamieniami? Wersja polska, platforma NC+, tekst Andrzej Kiepurski, czytał Maciej Orłowski.